Sewer creatures have been making headlines for decades, but it is rare to encounter anything this big and this disturbing. Ukryte w swoich kryjówkach, niemożliwe do zlokalizowania, te stworzenia istnieją wszędzie i nigdzie jednocześnie. What is that, Mom? This one appears to be very thick-bodied, and there's not that many species that would look like this. Jednak uchwycone na kamerze i zauważone przez tysiące ludzi ujawniają się światu. An animal that's over a meter long, it's got the largest light organs in the animal kingdom. We've even got at least one creature which we've not really sure what it is. Dołącz więc do nas, by odkryć liczne spotkania z tymi dziwnymi stworzeniami, które były ukrywane przez lata. Jeśli chcesz poznać najdziwniejsze, to oglądaj do samego końca. Zostaw łapkę w górę i napisz komentarz stwór, a przypnę ci serduszko. Zombie owad. Kto powiedział, że zombie mogą istnieć tylko w ludzkiej postaci? Spójrz na tego owada. Całe szczęście, że pełzał w ogrodzie pewnego mężczyzny, choć był w bardzo złym stanie. Gdy mężczyzna przyjrzał się bliżej, zauważył, że połowa ciała owada była brakująca, a nogi wydawały się martwe. Ledwie mógł poruszać się tylko jedną nogą. To była niewiarygodna sytuacja, ponieważ żadne stworzenie nie powinno być w stanie przeżyć w tak złym stanie. Mężczyzna pomyślał, że to zombie owad. A co ty o tym sądzisz? Daj znać w komentarzach. A teraz przejdźmy do kolejnej historii. Przerażający krab. Czy pamiętasz Demogorgona z popularnego sezonu Stranger Things? Może to nie jest tylko fikcja? Spójrz, pewien pracownik przystąpił do kopania jaskini, ale to, co odkrył pod ziemią, nie było łatwe do opanowania. Był to ogromny krab, ale jego twarz wyglądała jak Demogorgon. To stworzenie również żyło pod ziemią, a pracownik uznał, że lepiej nie podchodzić zbyt blisko i wycofał się. Stworzenie również zniknęło pod ziemią, a ta zagadka wciąż pozostaje nierozwiązana. Czym to tak naprawdę było? Przerażające dżdżownice. Patrząc na to, można by pomyśleć, że dżdżownice z całego świata chciały opanować miasto. W roku 2015 w stanie Teksas mężczyzna spacerował po drodze, gdy zauważył coś niespodziewanego. Na drodze leżały duże kłęby dżdżownic, oddzielone od siebie pewnymi odstępami. Na początku pomyślał, że to pęki nici, ale kiedy przyjrzał się bliżej, zdał sobie sprawę, że to dżdżownice. Była to dziwna sytuacja, ponieważ nie było normalne, żeby tyle z nich zebrało się w jednym miejscu. Jednak przez kilka dni padały ulewne deszcze, a część Teksasu była zalana, co mogło być przyczyną ich zgromadzenia się. Mimo to był to przerażający widok. Dziwny krokodyl. Ten dziwny krokodyl został zauważony przez mężczyznę, który wybrał się na ryby nad staw. Zauważył jakiś ruch za swoimi plecami, odwrócił się i dostrzegł pełzającego gada. Tak, dobrze słyszeliście. Można to wyjaśnić na dwa sposoby. Albo został zaatakowany przez drapieżnika i stracił kończynę w walce, albo urodził się bez niej i nauczył się z tym żyć. Jak myślicie, co mogło być przyczyną tego zjawiska? Decyzję pozostawiam wam. Przerażający wąż. Nasza planeta jest różnorodna pod względem warunków środowiskowych, a te z kolei powodują, że stworzenia przybierają różne kształty i rozmiary. W ogrodzie pewnego mężczyzny znaleziono dziwne stworzenie przypominające węża. Wyglądało, jakby jego ciało było pełne robaków, które próbowały się wydostać. Gdy mężczyzna nie potrafił go zidentyfikować, udostępnił wideo w internecie, które szybko stało się popularne. Ludzie mieli różne opinie na ten temat. Niektórzy myśleli, że może to być nowe odkrycie gatunku, podczas gdy inni uważali, że to zwykły wąż w procesie pełnej ewolucji. Modliszka skrzypcowa. Jeśli myślisz, że to jakaś nierealna rzecz, pozwól mi powiedzieć, że to modliszka skrzypcowa. Naukowcy specjalnie nadali jej nazwę Gongas gongklaits. Jest to fascynujący owad, znany ze swojego unikalnego wyglądu i zachowania. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że jej ciało wygląda jak skrzypce. Ma długie, cienkie ciało i nogi, które przypominają szyjkę i struny skrzypiec. Ten niezwykły kształt pomaga jej ukrywać się wśród liści i gałązek, gdzie żyje.
Jest to rodzaj modliszki, co oznacza, że należy do grupy owadów z długimi, zgiętymi przednimi nogami, które używa do chwytania ofiary. Mimo swojego groźnego wyglądu jest nieszkodliwa dla ludzi i w rzeczywistości jest bardzo pożyteczna, ponieważ pomaga kontrolować populację owadów. Dziwne zachowanie krocionogów. Po zobaczeniu tego na pewno będziecie się zastanawiać, co to wszystko jest i dlaczego poruszają się w tak przerażający sposób. Ale nie martwcie się. Zrobiłem dla was badania i odkryłem, że to w rzeczywistości są krocionogi. Te stworzenia gromadzą się w dużych grupach, aby utrzymać ciepło, ponieważ nie potrafią wytwarzać własnej ciepłoty ciała w chłodnym klimacie. Trzymając się blisko siebie, dzielą się ciepłem i tworzą przytulne środowisko, które pomaga im przetrwać w zimniejszej pogodzie. Gdy zbierają się w grupach, każda krocionoga nadal znajduje swoje jedzenie w pobliżu i zjada je w taki sam sposób, jakby była sama. Jedność to siła, prawda? Przerażające stworzenie. Jak przerażający może być kretoszczur, gdy straci wzrok? Odpowiedź, której szukacie, to przerażający. Mężczyzna słyszał dziwne dźwięki w swoim ogrodzie, więc postanowił je zbadać. Znalazł dziwnego szczura, który na pierwszy rzut oka wydawał się zwykłym gryzoniem, ale po dokładniejszym przyjrzeniu się zauważył, że przypominał kretoszczura bez oczu. Nie miał pojęcia, jak znalazł się w jego ogrodzie, ani dokąd zniknął po pewnym czasie. Spekulował, że mógł to być wynik eksperymentu naukowego, z którego zwierzę zdołało uciec. Jaskiniowy potwór. Czy smoki istnieją w dzisiejszych czasach? Spójrzcie sami. Pewni badacze eksplorowali różne jaskinie, ale to, co znaleźli w jednej z nich, zaskoczyło ich całkowicie. Gdy weszli do środka, natychmiast pojawiło się stworzenie przypominające smoka, prawdopodobnie zaniepokojone ich obecnością. Wyglądało na to, że żyło tam od tysięcy lat i było bardzo stare, ponieważ nie zaatakowało ich, a jedynie przepędziło. Badacze uciekli z jaskini i nigdy więcej tam nie wrócili. Przerażające stworzenie. To, co za chwilę zobaczysz, może sprawić, że pomyślisz, iż marvelowski Venom wrócił. W 2020 roku pewien rybak w Chinach zbliżył się do rzeki i dostrzegł dziwny obiekt na kamieniu. Gdy podszedł, by przyjrzeć się z bliska, obiekt zaczął się poruszać. Z ciekawości spróbował go odczepić, ale ten znowu się przyczepił. Tak, im bardziej próbował, tym bardziej stawał się śliski. Internauci nazwali to dziwną skupiną robaków. A co ty o tym sądzisz? Daj znać w komentarzach poniżej. Niezidentyfikowane stworzenie. W roku 2018 w Chinach nad brzegiem rzeki znaleziono dziwnie wyglądające stworzenie. Przechodzień zauważył je i podszedł, aby je podnieść. Stworzenie wyglądało, jakby miało ludzką głowę z jednym okiem, jakiegoś rodzaju ramiona i nogi, ale jego ciało było zaskakująco smukłe. Nikt nie mógł ustalić, czym tak naprawdę było to stworzenie, więc osoba, która je znalazła, włożyła je z powrotem do rzeki. Od tamtego dnia stworzenie nigdy nie zostało ponownie zauważone. Najstraszniejszy krab świata. Niedawno podczas powrotu z wyprawy do lasu pewni badacze zauważyli dziwne stworzenie. Początkowo myśleli, że to gałęzie drzew, ale byli w szoku, gdy zaczęło się poruszać i chodzić. Nie mogli od razu rozpoznać, co to jest, ale po przeprowadzeniu badań odkryli, że to kolczasty krab z gatunku Neolithodes. Jedną z charakterystycznych cech tego kraba jest jego uderzający wygląd, spowodowany gęsto rozmieszczonymi kolcami pokrywającymi jego pancerz. Te kolce pełnią funkcję zbroi, odstraszając potencjalnych drapieżników. Lśniący żółw. Gdy zobaczysz niektóre stworzenia, możesz poczuć, że pochodzą prosto z świata Pokémonów. Pewien mężczyzna przechodził przez las, gdy nagle jego uwagę przykuł lśniący obiekt. Gdy podszedł bliżej, zorientował się, że to żółw. Ten żółw nie był jednak zwykłym żółwiem. Jego głowa była wyjątkowo duża i lśniąca. Mężczyzna podzielił się nagraniem w sieci, które szybko stało się wiralem, wywołując różne opinie. Niektórzy wierzyli, że to wynik eksperymentu naukowego na żółwiu, inni zaś, że może to być odkrycie nowego gatunku. Dziwna ryba. Natura zawsze potrafi nas zaskoczyć, ukazując rzeczy, których ludzie czasem nie potrafią zrozumieć. Pewien rybak udał się na połów, ale na brzegu rzeki zauważył dziwne, czarne plamy poruszające się po ziemi.
Kiedy je podniósł, okazało się, że wyglądają jak dziwne ryby, ale bez oczu. Były małe i miały niezwykły kształt, nie przypominając normalnych ryb. Może myślicie, że to czarne orandy, ale to nie one, bo kiedy rybak wrzucił je do wody, rozprzestrzeniły się jak plamy. Po tym zdarzeniu rybak był zszokowany i nie potrafił rozwiązać tej zagadki. Gigantyczne kraby. Dziwne zwierzęta to norma w Chinach, ale tym razem odkryto coś jeszcze bardziej przerażającego. Pewien rybak wyruszył na połów, gdy napotkał kraby, które nie były zwykłe, ale gigantyczne. Ich ogromny rozmiar i przerażający wygląd przypominały morskie potwory lub kraby z innej planety. Czuł, że mogą mu wyrządzić krzywdę, ale kraby były całkowicie pochłonięte swoimi zajęciami. Ze strachu nic im nie zrobił i po prostu odszedł. Jeśli jesteś nowy, to zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów oraz zaznacz dzwoneczek. Modliszkowe krewetki. Pewien szalony człowiek, który twierdził, że jest naukowcem, trzymał modliszkowe krewetki zamknięte na farmie przez wiele lat. Jednak w końcu znalazł się człowiek, który je uwolnił. Był to podróżnik, który przybył odpocząć na małą farmę w pobliżu lasu. Tam odkrył tysiące modliszkowych krewetek, które były uwięzione w małych basenach z wodą. Gdy przyjrzał się otoczeniu, zdał sobie sprawę, że na tych stworzeniach przeprowadzano dziwne eksperymenty. Poinformował o tym władze, które natychmiast uwolniły wszystkie krewetki, jednak niestety szalonego naukowca nie udało się odnaleźć. Dziwny gołąb. W 2020 roku w Wielkiej Brytanii w ogródku pewnego mężczyzny wylądował dziwny gołąb, który zszokował wszystkich. Na pierwszy rzut oka wyglądał jak zwykły ptak, który można spotkać na ulicach, jednak miał w sobie coś wyjątkowego. Miał niezwykle długie nogi i napuszoną pierś, a białe pióra pokrywały jego stopy. Gdy nagranie z nim trafiło do internetu, szybko stało się wiralem, a ludzie mieli różne opinie. Niektórzy uważali, że to ptak z kosmosu, podczas gdy inni sądzili, że może być chory, bo to był czas pandemii COVID. Rzadki salamandra. Na pewno widzieliście już salamandry, ale ta, którą zaraz zobaczycie, jest wyjątkowa, ponieważ jej ciało było całkowicie pomarańczowe. Pewien mężczyzna w Japonii przechodził obok rzeki, gdy ją zauważył. Na początku myślał, że to kawałek rury, ale gdy przyjrzał się bliżej, zdał sobie sprawę, że to ogromna salamandra. Mężczyzna był całkowicie zszokowany, ponieważ nigdy wcześniej nie widział czegoś takiego. Próbowała wrócić do wody, a mężczyzna nie przeszkadzał jej, pozwalając jej odejść, ponieważ jej wyjątkowość była godna podziwu. Jeśli nie zostawiłeś jeszcze łapki w górę, to zrób to teraz, bo zaraz pokażę ci coś dziwnego. Humanoidalny pająk. Pewnego razu mężczyzna usłyszał dziwne dźwięki na swoim podwórku. Kiedy wyszedł na zewnątrz, zobaczył coś, co było trudne do uwierzenia. Ogromnego, humanoidalnego owada. Jego ciało było olbrzymie, nogi przypominały te należące do pająka, ale twarz miała rysy dziecka. Mężczyzna zastanawiał się, czy to nie był kosmita lub wynik jakiegoś przerażającego eksperymentu naukowca. Przerażenie jednak nie skończyło się na tym, więc mężczyzna wrócił do domu. Następnego dnia, kiedy ponownie spojrzał na podwórko, niczego tam nie było, a tajemnica nigdy nie została wyjaśniona. Nieznane stworzenie. Gdy już myślisz, że nie ma żadnych nieznanych stworzeń, nagle pojawia się coś takiego jak to przerażające stworzenie, które zostało znalezione w domu mężczyzny w Wielkiej Brytanii. Było tak przerażające, że nie można było go w ogóle zidentyfikować, ponieważ nie miało oczu, rąk, ust ani nóg, tylko długi ogon przypominający szczura. Mężczyzna pomyślał, że to jakieś dziwne zwierzę weszło do jego domu. Podniósł je patykiem i wyniósł na podwórko, gdzie stworzenie zniknęło. Świat na pewno jest pełen tajemnic. List. Oślizgłe stworzenie. Najlepszym rozwiązaniem, gdy zobaczysz nieznane stworzenie w pobliżu rzeki, jest pozostawienie go w wodzie, tak jak zrobił to pewien mężczyzna. Zauważył dziwne stworzenie przy rzece, które wyglądało jak mieszanka węża i salamandry, lecz było bardzo małe. Pełzało po ziemi, jakby chciało wrócić do wody, więc mężczyzna, nie bojąc się, podniósł je i wrzucił z powrotem do rzeki. Pomyślał, że może to było efektem eksperymentu naukowców na zwierzętach, ale niczego nie można było być pewnym. Szczurzy nietoperz.
w roku 2022 w małej wiosce w Pakistanie dziwne stworzenie wywoływało spore zamieszanie wśród mieszkańców. Ze względu na swoje nietypowe dźwięki i wygląd. Było dość przerażające. Jednak pewnego dnia mężczyzna złapał to stworzenie i przekazał je władzom, ale nie udało się ustalić, czym dokładnie było to stworzenie. Ukryte żaby w niewoli. W zeszłym roku pewien odkrywca przechodził przez małe miasteczko blisko lasu, gdy postanowił zatrzymać się na odpoczynek na jednej z farm. Kiedy wszedł do środka, zobaczył coś niezwykłego. Ale w rzeczywistości było miejscem, gdzie setki żab były przetrzymywane w niewoli. Gdy próbował się do nich zbliżyć, wszystkie uciekły w strachu, jakby były poddawane jakiemuś niepokojącemu eksperymentowi. Zrozumiał wtedy, że dzieje się tam coś złego, więc nie tracąc czasu powiadomił odpowiednie władze. Te uwolniły wszystkie żaby, jednak nigdy nie udało się ustalić, kto je tam trzymał i jak długo trwała ich niewola. Wężowa gałązka. Węże zazwyczaj są straszne lub budzące grozę, ale pewna osoba zauważyła maleńkiego węża nad rzeką, który wyglądał jak drobna gałązka. Nawet gdyby nie podniósł go, wyglądałby jak mały patyk. Jednak szokująca rzecz miała dopiero nastąpić. Kiedy ta osoba wróciła, aby odłożyć węża z powrotem do rzeki, ten, jak tylko znalazł się w wodzie, odpłynął w bardzo dziwny sposób, poruszając się jak wiertarka, obracając się wokół własnej osi. Widząc to, osoba ta była zdezorientowana i nigdy nie dowiedziała się, czym dokładnie było to stworzenie. Mały dinozaur. Czyżby dinozaury wracały, ale teraz w znacznie mniejszych rozmiarach? Pewien dziwny stwór znalazł się na oponie samochodowej mężczyzny i na początku wyglądał jak dżdżownica. Próbował go odgonić patykiem, ale stwór miał cztery nogi, długi ogon i przerażającą, podobną do robaka twarz. Mężczyzna pomyślał, że może dinozaury powracają, ale tym razem w rozmiarze dżdżownic. Odepchnął stwora patykiem z opony, a ten zniknął w ziemi. Zagadka smoka. Studenci naukowi często przynoszą do domu wszystko, co wydaje im się interesujące, niezależnie od tego, jak przerażające by to nie było. Tak jak ta studentka, która zauważyła smocze jajo i młodego smoka w pobliżu swojego domu w lesie. Bez zastanowienia zabrała je ze sobą do badań. Ostrożnie umieściła je w drewnianej skrzynce, gdzie młody smok zaczął się relaksować i odpoczywać. Nikt nie wie, jak tam trafiły, ale nasuwa się pytanie, czy w tej okolicy mogą być inne smoki? Ale zaraz będzie jeszcze więcej dziwniejszych stworzeń, więc oglądaj dalej. Jedwabista mrówkojad żyjąca w samotności została zauważona przez pewnego badacza. To dziwne stworzenie było nowe w interakcji z ludźmi. Badacz podniósł ją i trzymał w ramionach, by ją obserwować. Nie potrafił ustalić, czym było to zwierzę, ale zrobiłem dla was badania i odkryłem, że to jedwabista mrówkojad, znana również jako pigmejska mrówkojad. Ten mały ssak, typowy dla gatunku mrówkojadów, jest najmniejszy ze wszystkich, mierząc zazwyczaj około 14 do 18 cm długości, nie licząc ogona. Jego futro jest miękkie i gęste. W odcieniach od bladożółtego do brązowego, co pomaga mu wtapiać się w leśne otoczenie. Rzadkie zwierzę. Podczas spaceru wzdłuż rzeki pewien turysta natknął się na dziwne zwierzę. Początkowo odszedł, ale później eksperci potwierdzili, że był to unikalny pancernik o różowej skórze. To osobliwe, wielkości chomika. Zwierzę jest znane ze swojej różowej skorupy na grzbiecie i białych plam futra. Ostatnie badania odkryły jeszcze coś ciekawszego. To jedyny ssak z dwiema warstwami skóry. Na świecie istnieje 20 gatunków pancerników, ale pozostałe 19 ma tylko jedną warstwę skóry na plecach. Natura z pewnością potrafi nas zaskakiwać. Błotny potwór. Kto powiedział, że potwory istnieją tylko w filmach? Bo jeśli tak, to co to było? Pewien mężczyzna spacerując w nieznanym miejscu musiał się zatrzymać, gdy zobaczył stworzenie wyłaniające się z błota.
Przyjrzał się bliżej i zauważył, że nie miało oczu, twarzy ani wyraźnej struktury. Wszystko wskazywało na to, że to był błotny potwór. To stworzenie ciągle wchodziło do błota i z niego wychodziło, co mogłoby przerazić każdego. Mężczyzna również się przestraszył i uznał, że lepiej będzie stamtąd odejść. Zdjęcie dnia. Dwa różne zdjęcia, dwie różne osoby, ale podobnie dziwne stworzenia. To dlatego wierzę, że nasz świat jest dziwnym miejscem do życia. Porozmawiajmy najpierw o zdjęciu po prawej. Kto mówi, że smoki istnieją tylko w mitach, bo jeśli nie jest to smok, to coś bardzo podobnego zostało uchwycone w roku 2019. Pewien rybak łowił ryby w Japonii, kiedy zanim złapał rybę, zauważył coś innego. Małego smoka pływającego w wodzie. Drugie zdjęcie przypomina mi o mężczyźnie, który przechodził obok rzeki, gdy zauważył ogromne zwierzę w wodzie. Jeśli o tym nie słyszałeś, pozwól, że ci powiem, to była salamandra. Płaz znany ze swojego smukłego ciała, długiego ogona i gładkiej, wilgotnej skóry. Ale może mężczyzna tego nie wiedział i przestraszył się, myśląc, że to smok.